Tym razem rozpoczynamy procedowanie uchwał w trybie jednego czytania. Przypominam, że zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały minął już termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady. Punkt dotyczy zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczących zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 600, 801, 862, 854 i 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1527, referuje pani dyrektor Małgorzata Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1 114 428 zł. Jest to związane z przyznaniem środków na nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej otrzymanymi odszkodowaniami za szkody przyznane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, przyznaniem środków przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, środkami, zawarciem umów dotyczącą realizacji środków ze źródeł zagranicznych oraz zawartymi umowami sponsorskimi i barterowymi. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. W tej kwestii mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej. 9 osób za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Otwieram zatem dyskusję. Co stanowiska innych komisji nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Bardzo proszę, pani radna Jantos. Panie Przewodniczący, chciałam się zapytać o taką rzecz, ponieważ krążą po mieście plotki. Chciałam ją zdemontować, mając przy okazji panią dyrektor. Czy to jest tak, że my dzisiaj zdobywamy pieniądze na nagrody dla nauczycieli, które zostały uroczyście wręczone? Bo takie słuchy do mnie doszły. Czy to jest tak, że po prostu te nagrody zostały wręczone? Zresztą wczoraj się dowiedziałam o tym też, że niektórzy nauczyciele mówią, że jeszcze nagrody nie wpłynęły na ich konto. Chciałabym wiedzieć, jak ta sprawa wygląda. Dziękuję. Bardzo proszę pani radna Patena, zapraszam. Kolejny uczestnik dyskusji. Też tak, po pierwsze panie przewodniczący, na tablicy chyba jest zły numer druku, bo obradujemy 1527, a tam jest 1400. Jest, dobrze, super. To nie mam déjà vu, w czym uczestniczę. Ja chciałam zapytać, ale może, bo odpowiem koleżance, że mówimy o różnych nagrodach. Myślę, że to, co do pani przewodniczącej Jantos dotarło, to były jakieś sprawy związane z nagrodami prezydenta. Z tego, co ja wiem, to te nagrody, ponieważ one były w budżecie naszym, zostały wypłacone wszystkie. Ale być może nie, ale właśnie mam za to pytanie do tych nagród. Jak rozumiem, bo tu są nagrody nie prezydenta, tylko nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. I rzeczywiście one zostały przyznane z okazji Święta Edukacji Narodowej, ale chciałam zapytać, czy one dopiero teraz zostaną wypłacone po otrzymaniu tych pieniędzy, czy one zostały wypłacone, a teraz tylko przychodzą pieniądze z ministerstwa, które musimy wziąć. To tylko taka, no takie pytanie, czy, dziękuję, rozumiem, czy one dopiero teraz będą, jasne, wypłacone. Dziękuję. Czy pani dyrektor łaskawa byłaby się ustosunkować do tych pytań? A jeżeli nie, to proszę powiedzieć, w jaki sposób będą panie poinformowane radne o swoich wątpliwościach. Szanowni Państwo, tak, my teraz dokonujemy zwiększenia planu. Jest to zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. No trudno mi się w tym momencie odnieść, no bo to właściwie Wydział Edukacji powinien tutaj przedstawić sprawę, czy one zostały wypłacone. No na dzień dzisiejszy jest po prostu zmiana w planie. Trudno mi się odnieść, czy po prostu był ten paragraf. Pan dyrektor? Jest pan dyrektor, dobrze. No to może pan, czy pan dyrektor będzie łaskaw udzielić odpowiedzi, jeśli jest możliwość? Bardzo proszę, zapraszam pana dyrektora do mównicy. Proszę.
No wie pan, nie będę przerywał procedowania druku w tym momencie, więc albo proszę na piśmie to doręczyć paniom, które panie zadawały. Przyjmujemy zasadę, że będą panie otrzymają na piśmie odpowiedź. Proszę państwa, czy są jeszcze inne głosy w dyskusji? Jeszcze rozumiem, że do protokołu ad vocem. Odpowiedź na pytanie zaspokoi naszą ciekawość, ale nie wpłynie na procedowanie druku. Nie będziemy ani ja, ani pani radna Małgorzata Jantos przeciw zwiększeniu dochodów w zależności od odpowiedzi. Po prostu. Tym bardziej nie będziemy przerywać procedowania. Tak, dziękuję. Dziękuję pani radnej. Czy są jeszcze inne głosy w dyskusji? Jeżeli nie, to zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.